Jeszcze chwileczkę poczekamy i zaczniemy. Możemy? Znak, sygnał, że możemy zaraz począć. Witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Szczególnie pragnę przywitać Panią Józefę Hanslik, której dzisiejsze spotkanie. Szanowni Państwo, Pani Józefa 16 lutego obchodziła swoje stulecie swoich urodzin i jest to właśnie okazja, aby przypomnieć jej niezwykłą historię z czasów okupowanego Oświęcimia. Serdecznie witam przybyłych gości na dzisiejsze spotkanie. Witam Panią Teresę Jankowską, członkinię Zarządu Powiatu w Oświęcimiu. Witamy serdecznie. Pana Leszka Szustera, radnego powiatu w Oświęcimiu. W imieniu pani Iwony Gibas witam pana Jakuba Przewoźnika, kierownika agendy Urzędu Marszałkowskiego w Oświęcimiu. Witamy księdza Mateusza Wójcika, dyrektora Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Andrzeja Kacorzyka, dyrektora Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Witamy również panią Barbarę Ledwoń, wicedyrektorkę Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do Spraw Ośrodka w Oświęcimiu. Witam przedstawicieli władz samorządowych, instytucji kultury, edukacji, zaprzyjaźnionych muzeów. Witam wszystkich miłośników historii. Witam was, droga młodzieży. Szanowni Państwo, proszę na wstępie o zabranie głosu panią dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, panią Dorotę Mleczko. Dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, wszystkich tych obecnych tutaj w sali, ale również osoby, które są z nami online, ponieważ nasza konferencja ma formułę hybrydową i wiemy, że znaczne grono osób jest również z nami online. Także witam serdecznie bardzo wszystkich obecnych, a szczególnie ciepło witam naszą bohaterkę i naszą jubilatkę, panią Józefę. Bardzo się cieszę, pani Józefo, że zechciała pani również z nami w naszym gronie świętować swój niecodzienny jubileusz stulecia urodzin. Bardzo dziękuję jeszcze raz za to, że jest pani z nami. Szanowni Państwo, mówiąc przed chwilą bohaterkę, chodziło mi nie tylko o to dzisiejsze wydarzenie, ale przede wszystkim o to, co działo się 80 lat temu, w czym uczestniczyła pani Józefa, zresztą nie tylko ona. Myślę tu o czasie II wojny światowej, o tym, kiedy to młoda wówczas pani Józefa dokonywała niezwykle trudnych wyborów, ryzykując życie swoich najbliższych, angażowała się w pomoc więźniom obozu Auschwitz. Była nieobojętna wobec tej tragedii, która była za drutami. O tym więcej napowie nam nasza bohaterka za chwilę, więcej i lepiej ode mnie. Ja tylko jeszcze pozwolę sobie na dwa może zdania. Dziś w okolicznościach, w których żyjemy, szczególnie wydaje się istotne, abyśmy na nowo wsłuchiwali się uważnie i bardzo wnikliwie w to, co mówią świadkowie. Świadkowie historii, którzy właśnie w momencie trudnych wyborów, w momencie próby, jakim postawieni kilkadziesiąt lat temu już w tym momencie, umieli zachować swoje człowieczeństwo, stając się cichymi bohaterami. Tak szczególnie w tym czasie jest to dla nas ważne i istotne, abyśmy wpatrywali się i wsłuchiwali w to, co chcą nam przekazać. Szanowni Państwo, dzisiaj tak licznie zebrani, w sposób szczególny dziękujemy pani Józefie, ale myślę, że za to bohaterstwo również w sposób szczególny poprzez panią Józefę chcemy podziękować wszystkim jej rówieśnikom, czy wszystkim tym, którzy właśnie w czasie wojny stawali po stronie dobra, którzy potrafili bronić dobrej idei i dobrego człowieczeństwa. Bardzo serdecznie dziękuję pani Józefo i wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że dziś mamy i możemy o tych czasach mówić również w tym dobrym kontekście.
No Państwu życzę przede wszystkim niezapomnianych wrażeń z dzisiejszego wydarzenia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie pozwolę sobie rozpocząć od krótkiej prezentacji miejsca urodzenia naszej jubilatki, czyli Brzezinki. Słów kilka o Brzezince i również będzie słów kilka o życiorysie pani Józefy. Brzezinka w czasach przedwojennych. Zmienię mikrofony, może będzie teraz ok. Brzezinka była najbardziej uprzemysłowionym terenem w okolicy Oświęcimia. Tu znajdował się modernizowany węzeł kolejowy, który jak magnes przyciągał różne podmioty gospodarcze, dające mieszkańcom miejsca pracy. Według z końca 1939 roku liczba mieszkańców Brzezinki wynosiła osób. Była to wówczas największa pod względem liczby mieszkańców wieś położona w okolicy Oświęcimia. W centrum wioski restauracja Wulkan, obok stała kapliczka z dzwonnicą. Jak czasy Brzezinka była wioską dosyć zamożną. Zdecydowana większość budynków mieszkalnych była murowana. Na terenie wsi funkcjonowało kilka sklepów spożywczych. Dużą popularnością cieszyły się tamtejsze sklepy mięsne. Pawła Hakłasa, ojca naszej jubilatki, Stanisława Gretki oraz Ignacego Iżyka. Z powodzeniem działała również piekarnia Józefa Fyderka. Im bliżej było września 1939 roku, 1 września roku wybuchła II wojna światowa. Panował chaos, poddyktowany nieprawidłowymi. Spanikowana ludność uciekała w kierunku wschodnim. Wiele rodzin wracało do swoich domów na przełomie września i października. Były ich już niemieckie mundury, flagi, portrety Führera. Na dworcu kolejowym widniała już obco brzmiąca nowa nazwa Auschwitz. Mieszkańcy Brzezinki bardzo szybko zetknęli się z niemieckim terrorem. Na początku 1940 roku pojawiają się plany założenia obozu koncentracyjnego na terenie Oświęcimia. Już 14 czerwca przyjeżdża pierwszy politycznych z Tarnowa. Sytuacja mieszkańców Brzezinki zmienia się nieodwracalnie. Wiosną 1941 roku rozpoczyna się akcja wysiedleń. Zmienia się wszystko w życiu mieszkańców. Przepraszam. Przede wszystkim zaczęto rozbierać domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze. Z ponad 500 budynków, które znajdowały się na terenie Brzezinki, po wojnie zostało jedynie kilka. Wioska na oczach mieszkańców przestała istnieć. W tej właśnie wiosce, Szanowni Państwo, w dniu 16 lutego 1923 roku na świat przychodzi Józefa Hatłas po mężu Hanslik. Jako 11 dziecko Marii Hatłas z domu Iżyk i Pawła Hatłasa. Mama zajmowała się gospodarką, a tata prowadził przedsiębiorstwo mięsne. Ukończyła 7 klas szkoły powszechnej w Brzezince. Dalsza edukacja Józefy została przerwana przez silną anemię, która uniemożliwiła jej normalne funkcjonowanie na kilka lat. Kiedy wybuchła wojna, Józefa miała 16 lat. Cały dobytek rodzinny, dom, gospodarka i zakład przejęte zostały przez Niemców. A rodzina została wysiedlona wielokrotnie. Najpierw Monowice, później Dwory, Stare Stawy. Warunki mieszkaniowe były bardzo trudne, dlatego Józefa z najstarszą ze sióstr zamieszkała w Oświęcimiu na ulicy Jagieły. Przez okres okupacji niemieckiej pracowała w sklepie obuwniczym Bata na rynku głównym w Oświęcimiu. Była tam zatrudniona również Zofia Szewczyk, później po mężu Zużałek, siostra majora Piotra Szewczyka, cichociemnego z Babic, którego historię mogą Państwo poznać na naszej wystawie stałej. Podczas wojny jedna z koleżanek ze sklepu Baty, Irena Bubec, została uwięziona w KL Auschwitz za nielegalną sprzedaż butów rodzinie żydowskiej. Józefa nie zostawiła jej bez opieki. Przez cały czas dostarczała lekarstwa za pośrednictwem cywilnych robotników pracujących na terenie obozu. Z czasem pomocą zostali objęci również inni więźniowie. Z
sklep Baty stał się punktem przerzutowym lekarstw dla więźniów. Irena Bubec przeżyła obóz dzięki pomocy Józefy, a po wojnie obie panie spotkały się. Józefa Hatłat współpracowała również z legendarną oświęcimianką Heleną Stupką, współpracowniczką AK, która angażowała się wraz z grupą kobiet w pomoc więźniom, organizując żywność, przekazując grypsy, pomagając w ucieczkach, na przykład Augusta Kowalczyka. W trakcie okupacji Józefa związała się z przyszłym mężem Marianem, który był kolegą braci i synem koleżanki mamy z Brzezinki. Podczas okupacji prowadził zakład fryzjerski przy ulicy Dworcowej w Oświęcimiu. W 1946 roku zawierają związek małżeński. Mają trzech synów: Adama, Andrzeja oraz Tadeusza. W 1953 roku Józefa rozpoczyna pracę w restauracji Zielonka w Oświęcimiu jako barmanka. 8 lat wykonuje ten zawód. Później pracuje w zakładach chemicznych aż do emerytury. Szanowni Państwo, czas oddać głos samej jubilatce. Zapraszamy do wysłuchania wspomnień o niełatwych czasach okupacji niemieckiej, a rozmowę z panią Józefą poprowadzi pan Piotr Hertig, pracownik działu merytorycznego naszego muzeum. O czym to mówić? Zaraz będziesz mieć pytania. Ja trochę pomogę, woda może się przydać. Dziękuję. Pani Józefo, poznaliśmy pani życiorys, tak, w całości aż do końca aktywności zawodowej, ale spróbujmy może zatrzymać się na tym okresie okupacji niemieckiej i II wojny światowej. Spróbujmy właśnie przybliżyć atmosferę tamtych dni. Dni okrutnych, niemiecki okupant niemal od samego początku, nie niemal, od samego początku narzucił terror, wprowadził terror, wywoływał takie emocje jak strach, groza, niepewność. Spróbujmy też przybliżyć sylwetki bohaterskich osób, nie tylko pani, ale tych wszystkich, tych bohaterskich kilku postaci, z którymi pani miała okazję. Powiedzmy o ich dokonaniach, o ich właśnie takiej naprawdę wręcz heroicznej postawie w tamtych czasach. Tym bardziej według mnie to istotne, że świadomość, wiedza na temat tych osób, ich dokonań, ich postawy w tamtych czasach jest ciągle za mała, ciągle według mnie przynajmniej niewystarczająca. Spróbujmy zacząć po kolei, czyli od wybuchu II wojny światowej. Jak wiemy, rozpoczęła się ona 1 września 1939 roku. To był piątek. Jak pani zapamiętała tamten dzień i tamten początek II wojny światowej? Okropnie przeżyłam to, ponieważ wszyscy byliśmy w domu, rodzice byli, no i słyszę, że strzały są. Co to ma znaczyć? Nie widzieliśmy, czy się rozpoczęło coś złego, czy nikt nie przypuszczał, że to już będzie wojna, naprawdę wojna. Tymczasem widzimy, że coraz to więcej tych strzałów było i przyszli do nas, do naszej tej klatki schodowej z gościem pokrwawionym, bo on już był ranny, ale położyli go tylko tak na posadzce i z nim trochę. Ja się wystraszyłam mocno. Mamusia z kolei, jak widziała, że naprawdę wojna wybuchła, kładła sobie rzeczy i mów, trochę trzeba zboża, trochę trzeba tego, tamtego, i pozbierał wszystko, co uważał za stosowne, i ruszył w drogę.
ruszył w drogę na Kęty, w stronę Kęty. Tymczasem na starych stawach zatrzymało go, ponieważ tam jakiś moment był, że żołnierzy było więcej i już rozpoczęła się normalna wojna. No więc poraniony został. Także były okropne kłopoty. A z mamusią było bardzo źle, ponieważ ona przeżyła już austriacką wojnę. Pierwszą wojnę światową? Tak. No więc wiedziała, co to znaczy wojna. A ja natomiast, widząc tę osobę, tego żołnierza, nie wiem, twarz nie widziałam po prostu, bo była cała zalana krwią. A ja na krew to jestem uczulona. Byłam. Bo teraz też, ja nie mogę powiedzieć, że nie. Ale to było okrutne. Do czymś chcieli się kontaktować najpierw, żeby ktoś mu pomóż temu człowiekowi. Tak ja wzięłam, co tylko mogłam, torebkę i w sukience i wyszłam na pole. Przed dom. Ale ludzie idą tak masowo gdzieś na dworzec kolejowy. Co się to dzieje? To uciekamy? Mamusiu, to co to? Ja nie uciekam. Ja nie uciekam, ja zostaję. No i najmłodsza siostra z mamusią została. W domu. A ja pojechałam z tymi starszymi siostrami i z dziećmi, bo każda miała po dwoje dzieci, a było ich trzy siostry, które miały te dzieci. No i na dworzec biegłam, żeby wsiąść i jechać. Gdzie uciekamy, gdzie nie wiemy gdzie. Ale wszyscy mówią, to jest w kierunku Tarnowa jedziemy. No i ja wsiadłam do tego, ale też myślę tak ciągli, że ta wojna była wydłużona po prostu z tą jazdą. Bo to co kawałek się stało, co kawałek czekali na jakieś rozkazy, nie wiadomo co. No i dojechaliśmy ze Skawiny, potem ze Skawiny jechaliśmy na ten Tarnów. I wysiedliśmy w Mościcach. No i tam żeśmy poszli do gospodarza i przemieszkaliśmy 2 tygodnie i wracaliśmy z powrotem, ale to już nie było to samo. Kiedy wróciliście do Oświęcimia i Tułaczki? Proszę? Kiedy wróciliście do Oświęcimia? Pamięta pani, jaki to był czas powrót do Oświęcimia? Czy ja wiem, kiedy to było? No, tam żeśmy w tym Tarnowie siedzieli 2 tygodnie. 2 tygodnie, czyli gdzieś pod koniec. W Mościcach, czyli w drugiej połowie września wróciliście do Brzezinki. Czego? W drugiej połowie września, można powiedzieć, że wróciliście. No tak, w drugiej połowie września wróciliśmy z powrotem. I zastaliście już czas właściwie okupacji niemieckiej, prawda? Już wtedy Niemcy byli właściwie. Niemcy już opanowali całą Brzezinkę, już wiedzieliśmy, że nie jest tak źle, że są kulturalni, że się dobrze zachowują. Tatusiowi ta rana na nodze, którą został przestrzelony, tak. Kolaną całe tak, rana była dosyć duża, no i robili mu z tym, wyleczyli go. Taki był gość wspaniały i grzeczny zupełnie, to kultura była duża. Nie mieli się powodu ich bać, ani to zupełnie się dobrze zachowali, że Czech nie obawiał jakiegoś zgrzytu, nie. No sytuacja nieco się zmieniła, prawda, kiedy w czerwcu 1940 roku został założony obóz Auschwitz na terenie Oświęcimia, przyjechał pierwszy transport polskich więźniów. Jak pani tamten moment pamięta? Bo mieszkaliście w Brzezińce, czyli no, nieopodal linii kolejowej i też nieopodal terenów, gdzie Niemcy założyli obóz koncentracyjny. Ach, proszę pana, myśmy o niczym nie wiedzieli, zupełnie o niczym. Że oni planują coś takiego, jak się rozpoczynało to. Ponieważ były pogłoski takie dalsze, tam gdzieś skądś tam coś, jeden drugiego. Wiesz co, prawdopodobnie mają wysiedlać nas. Mamusia mówi, co ty opowiadasz, to jest niemożliwością, całą Brzezinkę wysiedlą coś. To jest nieprawdą, to bajka, jakaś bajka. Tak każdy mówi, bajka.
Potem w końcu myśmy mieszkali naprzeciw Krzemienia, który był wójtem. Marcin Krzemień. On był wójtem i nie powiedziałam jeszcze, że wtedy moja mamusia dostała zawał. Przy tym wszystkim. To wtedy, kiedy było wysiedlenie. To był zawał. A proszę pana, to, że oni co ja mogę powiedzieć na ten temat? Nikt nigdy nie wychodził z domu, bo się każdy obawiał, bo nie chciał tu wiedzieć, jak się będą ci żołnierze niemieccy zachowywać. Mama mówi, uważajcie dziewczyny, siedźcie w domu, bo nie wychodźcie, bo to jest niebezpiecznie, to jest tamto. Straszyli nas jak nic. A okazało się, że dosyć przychylni. Nie można nic powiedzieć na to. Żeby oni tam zaczepiali kobiety, czy w ogóle nie, tego nie było. Ale wojna trwała. Jeszcze przecież dosyć długo trwała, nie? Także myśmy swoje przeżyli. A ja, jak troszeczkę się uspokoiło, to się starałam o to, żeby pójść do pracy. Bo mówię, oni, wiem, że Niemcy kochają, żeby pracować. No tak, przypomnijmy może, bo tutaj nie wszyscy pamiętać o tym. Praktycznie od samego początku okupacji wprowadzono zapis, który nakazywał obowiązek pracy dla wszystkich, którzy skończyli rok życia. Więc właściwie pani już od samego początku okupacji pod ten nakaz podlegała. No nie bardzo czekałam, bo przecież poszłam do pracy w 40 roku, w 41. I gdzie poczęła pracę zawodową? Tylko u Baty. W sklepie Bata. Sklep był z bucikami, a fabryka była w Chemku. Powiedzmy może, gdzie sklep Baty był położony w Oświęcimiu. Proszę? Gdzie sklep Baty w Oświęcimiu się znajdował, gdyby pani mogła to powiedzieć? Pani Kołaczkowej. Tak jest. Dzisiejszy Kołaczek, adres ciągle ten sam, Zachodnia Pierzeja, Rynku Głównego. Pani Kołaczkowej tam, ale był najładniejszy sklep, najelegantszy, porządny, nowiusieńki. Taki naprawdę estetyczny. Że bardzo się przyjemnie pracowało w tym sklepie. Ja nie miałam lęku, nie miałam strachu, chodziłam do pracy i oni się odpowiednio zachowywali względem ludzi, którzy chcieli pracować. Czyli się zgłaszali się do pracy. To oni wiedzieli, że to jest człowiek do życia. A co ja miałam robić w domu? Być przy tyle ludzi nas było, przy nas było bardzo dużo, bo nas było 12, to proszę sobie wyobrazić. To miał tatuś na kogo pracować. No ale ja poszłam do... Mieszkałam u siostry, która miała męża kolejarza. A kolej dosyć się ceniła w tym okresie. I on dostał mieszkanie na Jagiellońskiej, a siostra mówi, przyjdziesz do mnie, to nie będziesz jeździć do Monowic, a z Monowic na Machnaty nas przenosili, nie? No to przecież kawał drogi, gdzie ty to będziesz dziecko chodzić, nie? Zostaniesz u mnie i ja cię może zrobię ci spanko i będziesz mieszkać u mnie. Mieszkała pani u siostry, bo to, co zresztą pani wcześniej zasygnalizowała, wasza rodzina została wysiedlona z Brzezinki, prawda? W 1941 roku, kiedy rozbudowywano obóz koncentracyjny, praktycznie cała Brzezinka została wysiedlona. Jakby pani mogła ten wątek rozwinąć, bo z tego co wiemy, to przez całą okupację państwa rodzina była wielokrotnie wysiedlana, nie tylko raz. Pięć razy. No pani wylądowała u siostry na ulicy Jagiełły. Jagiełły. A reszta rodziny, jakby pani mogła też ten wątek przybliżyć? Reszta rodziny, no ta co miała kolejarza, to mieszkaliśmy razem. Ale najmłodsza siostra mieszkała z rodzicami, bo po prostu nie mogła pracować, bo to było, nie miała jeszcze swoich lat. Koniecznie nie zmuszali, tak. Zresztą ona była bardzo wątła, chora. Także że nie poszła do pracy, a ja jedyna poszłam do pracy.
A jakie warunki były w tych nowych miejscach, w tych miejscach, gdzie zostaliście siłą przesiedleni? Jakie tam warunki panowały? Proszę pana, tam gdzie z Monowic, bo najpierw do Monowic żeśmy przeszli, do takich dużych sali, taka sala była jak ta szkolna, ta sala taka, no i tam było się mieszkać miało. I ja mówię, nie, ja poszłam do tej siostry mieszkać na Jagiellońskiej, a te drugie siostry pogrodziły sobie szafami miejsca i mieszkały, bo mężowie byli w wojsku, no i nie było ich, poszli na wojnę, nie? No, także nie było lekko im z tymi dziećmi, to z mamusią mieszkali i wszyscy razem tak się gniotli. Do momentu, kiedy dostali znowu rozkaz opuścić mieszkanie, bo przechodzicie do dworów. A w dworach tak samo do szkoły nas przeszli rodziców. Ale było wspaniale, bo była parterowa szkoła, widna, jasna i dosyć ciepła taka. Mama była zadowolona. Wiesz co, tu jest znacznie przyjemniej jak w tych Monowicach, bo to było strasznie dziko w tych Monowicach. No i mówi, lepiej się mieszka, no ale też długo, nie, też półtora roku. Przyjeżdża Baor z całym urządzeniem rolniczym, zabiera pola rolnikom, wywłaszcza ich jasno, znacznie i zupełnie musieli opuszczać te pola, nie wolno im było wyjeżdżać na jakąkolwiek rolę. Także dali w kość, bo ci ludzie żyli z tego, no i musieli opuszczać. No ale mamusia była już w swoim wieku, że oni ich nie czepiali, a zresztą ona na mnie miała pola w tym miejscu, w dworach. No i także cierpieli. Później jechał i trzeba było, to miejsce, ta szkoła, która była, co ja mówię, że była powszechna szkoła tam w dworach, to przesiedlili na prywatne mieszkanie Bartusiów, tak zwanych Bartusiów, mieli z kuchnią, rodzinka nieduża, no i rodziców tam znowu mieścili, w takim małym, wąskim, nie krótkim, co były trzy łóżka, weszły i koniec, tylko przejście środkiem nie było. Tam mieszkali dosyć długo w tych Bartusiów. Nie upłynęło znowu coś, ja wiem, druga rzecz, że ja już potem poznałam trochę ludzi na zamku, tych Niemców czy tych prywatnych, bo ostatecznie Polacy pracowali też w biurach, nie tylko Niemcy, bo Niemcy byli inaczej zatrudnieni. No i wygłaskałam, że zostali mieszkanie na starych stawach. Także pięć razy przechodzili z miejsca na miejsce i tak się męczyli tą przeprowadzką. Tułaczką można powiedzieć, chyba przesadzone słowo. A proszę mi powiedzieć, bo z początku wypędzenia, czyli pierwszego wypędzenia w Brzeźnice, na początku jest związany bardzo dramatyczny epizod z pani ojcem, prawda? Może go pani przybliżyć. Chodzi o to, że został osadzony w Kelausnitz. W momencie, kiedy wrócił do Brzezinki, został zatrzymany przez Niemca. To, mój tato sobie dawał rady, bo on służył w wojsku austriackim w Lwowie i znał troszeczkę ten niemiecki. Nie perfekt na pewno, ale dogadał się. No także jakoś to przeszło dosyć łagodnie. Wydaje. Proszę mi powiedzieć, pani praca w tym sklepie Baty, wspomniana wcześniej, na czym ona polegała, to po pierwsze. I gdyby pani mogła wymienić, co zresztą już zostało przez tutaj Anitę zasygnalizowane, koleżanki, z którymi pani tam w tym sklepie pracowała, bo to jest, można powiedzieć, ten taki dość, albo bardzo ważny wątek w całej tej pani biografii z czasów II wojny światowej. Proszę pana, ja pracowałam z Zosią Szewczyk,
z siostrą Piotrka Szewczyka. Tak jest. Tak jak to zostało powiedziane, przypomnę może jeszcze majora Piotra Szewczyka, oficera policji, w czasie II wojny światowej oficera Wojska Polskiego i Cichociemnego, czyli człowieka, który został przerzucony na spadochronie z Wielkiej Brytanii, gdzie był szkolony do specjalnych celów dywersyjnych, został przerzucony do Polski i w czasie niemieckiej okupacji operował w okolicach Lwowa. To tak w skrócie, oczywiście sylwetkę majora Piotra Szewczyka przypominając. I właśnie bardzo dobrze się, bo ja pierwsza, najpierw była kierownicą. Nazywała się Bubec Irena, która dostała 2 lata obozu koncentracyjnego. A ja z nią pracowałam bodajże 3 miesiące, może 4 miesiące. Rodzinie żydowskiej podała, bo prosili ją bardzo, żeby zrobić takie jakieś buty na, ja nie wiem, to były buty nawet nie na cukrzeń, tylko normalnie sprzedawała się te buty bez niczego, tylko pieniądze, żeby były. I ona nam rodzinie żydowskiej nie wolno było w ogóle cokolwiek sprzedawać. Nie wolno było się z nimi rozmawiać nawet. A jeśli pan stykał z nimi, to oni zaraz notowali, że to ten człowiek miał kontaktuje się. Także było trudno. No i zabrała te buty i dała temu Żydowi. Ale to małemu chłopcu, tak gdzieś, to mógł mieć 7-8 lat. No i, a koleżanka jej kochała się w jej przyjacielu. Z zazdrości wydała ją, że wie, że sprzedała buty rodzinie żydowskiej. No i oczywiście była rozprawa sądowa, myśmy byli na tej rozprawie jako świadkowie. No ja nic nie mogłam powiedzieć, powiedziałam tylko tyle, że ja jestem nowym sprzedawcą i ja nie znam sytuacji tam, nie, o tym nic nie wiedziałam, że został sprzedany. Tłumaczyłam to jak mogłam, ale 2 lata została obozu koncentracyjnego, a jej mamusia, ponieważ ona przewiozła te buciki do Chrzanowa, bo do Chrzanowa zwozili wszystkich, całe rodziny się zjeżdżały żydowskie po Chrzanowie byli. No i tam została zamknięta i 2 lata czekał ją obóz. No ale ona przesiedziała w tym obozie do końca wojny. A ten wyrok dostała kiedy? To był który rok, pamięta pani? Proszę? Ten wyrok sądowy, który ją skazywał na 2 lata obozu, to było w którym roku? Pamięta pani? No dlaczego nie? Bo ja w 1941 roku. I to zaraz w 1941 roku, tak? Tak, jak ja przyszłam do pracy, to ona po 3 miesiącach została aresztowana. Została aresztowana, czyli dostała wyrok 2 lat, ale spędziła w obozie koncentracyjnym 4 lata, bo do 1945 roku, tak? Dwa lata dostała wyroku. A spędziła w obozie lat 4. Dlaczego? No bo do końca, tak? A do końca. Z tego, co pani mówiła, tak, że została... Do końca, że do końca. Do 1945 roku była osadzona... No ale to 4, a ona nie puści ją wcześniej, aż dopiero do końca... Aż do końca wojny. Tak. Ale druga rzecz, że potem wywozili wszystkie te kobiety z obozu, chore, niechore, do Niemiec, na północ, bardzo daleko. No a tam akurat tam wyzwalali Amerykanie ten teren. No i ją odesłali na leczenie i do Szwecji. No ale z tego, co nam wiadomo, to pani Irena Bubec przeżyła dzięki pani pomocy. Gdyby pani mogła coś więcej, jakby... Odkładając na bok swoją skromność, coś więcej opowiedzieć o tej pani pomocy dla pani Ireny Bubec. Proszę pana, trudności były ogromne, ponieważ trzeba było bardzo uważać, żeby ktoś nie zdradził, żeby ktoś nie widział. A ja nie wiedziałam, że ona może prosić o coś takiego. Przychodzi gość i daje karteczkę. Proszę sobie to przeczytać, ale potem ja już idę do domu. No i tak. A to był pracownik z obozu.
I tą karteczkę przeczytałam i Józia, poślij mi takie i takie lekarstwo, jak już zapomniałam się, jak ono nazywa, bo jestem ciężko chora. No to ja szybciutko, a miałam znajomą farmaceutkę, panią Zosię, i mówiła mi tak, że... A ona była patriotką taką ogromną, że ja miałam do niej zaufanie, nie musiałam się jej bać. I poszłam do niej i rozmawiamy, słuchaj, kobieto, potrzebuję to lekarstwo i muszę go mieć, ponieważ tam cierpi moja koleżanka i potrzebuje pomocy. No i ona do Krakowa napisała, do tego głównego zespołu aptek i dostałam to lekarstwo. I potem ten gość, jak szedł z pracy, bo on nie mógł wejść rano, bo na 7:00 myśmy mieli lokal, to znaczy sklep otwarty dopiero o 10:00. Nie, o 8:00, przepraszam. O 10:00, o 8:00. No i dostarczyłam mu te lekarstwo i zaniosłam. No ale co, to ona nie była jedna. To Irenko, bo jej było Irenka na imię. Daj Irenko z jednym plasterek, czego jest. A ona była zasypana zupełnie. Ale poznaje kablową tego, tej sali, któraś bardzo się podobała, ta dziewczyna, bo ona była ładna, ta Irenka, Bubec. No i mówi tak, słuchaj, blokowy przyszedł, pokazał palcem do zlikwidowania, że ma stracić ją. Wypisać. To jak się wypisuje, to znaczy, że już skasują ją. Ona mówi, ponieważ ja tak cię lubię, fajna, to kulturalna dziewczynka była i taka ładna i miła. No i ona mówi, wiesz co, wzięliśmy ten materac, a ten materac był taki wąski jak ten stół, mówi, i ona mi pokazywała, i wyścielony słomą, i mówi, ty wejdziesz pod ten siennik i nie ruszaj się z miejsca. Jak będzie znowu kontrol jutro, czy pojutrze, bo oni niekoniecznie codziennie też szli, to nawet nie dotykaj się niczego, tylko tam siedź i nic się nie odzywaj. Nie rozmawiaj, nie dychaj nawet wielce. No i ona ją tak wysłuchała, jak się ma zachować cały czas, bo dotąd, dopóki będzie kontrola, to nie wolno ci się ruszać. No i faktycznie poleżała, wstała, wysmarowała się raz. Potem było mało tej maści, sprowadziliśmy drugą maść. Poszłam do tej Zosi, znowu ona stała. I tak cały czas na lekarstwa pracowałam. Ja na lekarstwa wydałam dużo pieniędzy, nigdy ich nie miałam. Za to nie przypisywałam wagi w ogóle, bo mówiłam, że życie ludzkie jest wartością większą jak pieniądz. No i przecież ta mama, która dostarczyła do Chrzanowa tej ręki, te buty, to dostała pół roku w Wadowicach. Więzienia, tak? Więzienia. Pół roku więzienia. No i ona się martwiła o tą mamę, bo mama jest w Polsce, a ja będę w Szwecji siedzieć. Nie, to ja jadę do Polski. I przyjechała do Polski. To też mówimy w czasach powojennych, prawda? Bo pani Irena Bubec przeżyła obóz, wylądowała w Szwecji na półtorej roku, z tego co wiem, tak. Na rekonwalescencję, skierowana przez armię amerykańską, a potem wróciła do Sięcimia. Tak. A takie były losy, no i przeżyła wojnę dzięki pani, albo można powiedzieć przede wszystkim dzięki ona pani. Ona doskonale, ale proszę sobie wyobrazić, ona jak przyjechała na dworzec kolejowy, to pierwsze się pytała, gdzie ja mieszkam, czy znają taką osobę, kolejarze. I pytała jednego, drugiego, trzeciego, gdzie ta osoba mieszka. Ci kolejarze mówią, ja wiem, ja też wiem, ty też wiesz. No. A ja mieszkałam zaraz na Orzeszkowej. To przecież... Niedaleko dworca. Tylko... No i właśnie przyleciała. Ten kolejarz wziął
walizkę i przyprowadził mi ją do śmierci. Całą noc nie spały i brakło nam nocy, no jeszcze dzień, jeszcześmy rozmawiały. Opowiadała mi wszystko, jak mówi, wiesz, przemrożone mam nogi, jestem chora na nogi, nie mogę wchodzić, bo 3-4 godziny nieraz siedzieliśmy, staliśmy na tym śniegu, mówi, no jak mogło mnie przemrozić, musiałam przemrozić nogi. Wróćmy może jeszcze do czasów okupacji pani pracy w sklepie, bo pracowała tam pani z panią Zofią Szewczyk i z tego co wiem obie, pani Zofia również była znana ze swojej aktywności pomocy więźniom obozu. No taki? Zofia Szewczykówna. No to siostra, jest mam, siostra, koleżanka. Tak, no właśnie chcielibyśmy usłyszeć teraz o tej postaci i o wspólnej pani i jej działalności na rzecz więźniów KL Auschwitz. Pomocy w dostarczaniu, czy to lekarz, czy żywności. Proszę sobie wyobrazić, że nodze Stupkową mnie najwięcej. No tak, to drugie bardzo ważne nazwisko, Helena Stupka. No ja tak samo, jej Stupkowa potrzebowała zawsze żywności. Najwięcej chciała kaszy, może być ryż, mówi, może być ziemniaki, bo jak nieraz ciepłe ziemniaki jest troszeczkę tłuszczu, żebyście skombinowały. A ona gotowała na drugim piętrze, bo to za sam strychu. W tej samej kamienicy, tak? W której był sklep Waty? No, obok. Przychodziło się przez korytarz i tym korytarzem skończyła się korytarz. To było podwórko, po podwórku był zaraz była ten domek łączący z naszym budynkiem. Ale trzeba byłoby uważać, bo niechby tak ktoś zobaczył, że myśmy byli, my w ogóle były umówione, tą żywność zostawialiśmy na dole, co się kupiło i jak się kupiło, cebulkę chciała, czy tłuszczu trochę, czy margarynkę. Margarynę możecie dać dziewczyny, tylko podajcie tutaj, one wiedzą, te lokatorki wiedzą, że to jest nie dla nich, tylko dla kogoś innego. No i ona wychodziła, zastukałyśmy, tak mi się umówiły, żeby mnie stukać i zabrała na górę i gotowała, czy coś robiła. I potem ona się poświęcała ogromnie, ta Stupkowa. A w jaki sposób dostarczałyście pani czy to jedzenie, czy lekarstwa tym więźniom z obozu? To tym pracownikom dostarczyła. Rozumiem, poprzez pracowników cywilnych, tak? Którzy pracowali na terenie obozu. Na terenie obozu. A ci pracownicy byli z Oświęcimia i ona ich znała wszystkich. A oni ją też znali, bo też mieszkali w centrum Oświęcimia. A ja żadnego nie znałam i zresztą wtedy się nie mówiło o nazwiskach. Nie, ani imię, ani nazwisko to nie obchodziło. Ani moje nie obchodziło, ja nie tłumaczyłam się, jak się nazywam. A on przynosił mi kartki. Jak zmieniła sobie to lekarstwo, to trzeba było napisać inną kartkę i musiałam dostosować, co ona potrzebowała. Także była wyleczona tylko i wyłącznie. A Zosia Szewczyk miała znowu innych ludzi. I też pomagała w całej pełni te słowa znaczeniu, bo naprawdę ona się też narażała, jak tylko mogła. No tak, bo może to trzeba dopowiedzmy, bo może nie wszyscy wiedzą, że za pomoc więźniom to była kara co najmniej osadzenia w obozie koncentracyjnym, prawda? Także to nie było zajęcie, które było bezpieczne. To trzeba było rzeczywiście zachowywać zasady konspiracji i być bardzo sprytnym, aby mówiąc kolokwialnie, nie wpaść. Droga pani Józefo, mieszkała pani i pracowała w czasie okupacji na dzisiejszym Starym Mieście, prawda? Czyli ówczesne centrum Oświęcimia, bo mieszkała pani na Jagieły, a pracowała przy rynku głównym. Tak. To była właściwie część miasta zdominowana przez Niemców, prawda? Znaczy dużo Niemców tam mieszkało, dużo Niemców tam. Bo również klientami pani sklepu byli Niemcy. Jakie były te relacje pomiędzy Niemcami, łącznie z oficerami niemieckiej armii, a tam Oświęcimia. Jak to wyglądało? Proszę pana, trzeba być bardzo ostrożnym. Chodzić tylko do 10 i o 10 jak kogoś zobaczyli, to od razu go notowali.
Dopowiedzmy, że to była po prostu godzina policyjna, aby poruszać się po godzinie policyjnej po mieście, należało mieć specjalną do tego przepustkę. Tak, przepustka specjalna. Tak. W ogóle była taka cisza, nie było tak, żeby na ulicach po tej godzinie ktoś się pokazywał. Chodziło się na tylko to, co kto musiał ewentualnie, ale nie, żeby można było spacerować i chodzić. Nie, to się nie dało. A jak się zachowywali Niemcy względem Polaków? Ja nie mogę powiedzieć o najgorszym. Grala był najgorszy. Drań był taki pazerny, bym powiedziała, na tych Polaków, bo też ze Śląska i po polsku rozmawiał, ale nie z nami. Z Zośką rozmawiał. Z Zofią Szewczykówną, tak? On z nią rozmawiał. A jak ona go kupiła, to nie wiem. Nie mam pojęcia. No właśnie, bo miałem o to zapytać. Skąd taka jego estyma do Zofii Szewczykówny? Proszę? Skąd tak mu przypadła do gustu? Nie wie pani tego? Nie. Ale miała z nim dobre kontakty, tak? Jakoś wykorzystała tego w dobrym celu? No właśnie, wykorzystała to dobrze. Ale proszę sobie wyobrazić, że ona się dopiero przyznała, później nie powiedziała nam o tym, że ona ma takie kontakty z tym Grelem. Bo myśmy się wszystko jego bały się, każda się go bała. Każda ekspedientka trzęsła się, ręce trzęsły, jak zobaczyły Grela, bo to taki był łobuz ordynarny i mało, ale taki, no, rygorystyczny po prostu. Nie był łagodny, żeby przyjął jakieś tam ostrzeżenia czy zastrzeżenia, tylko od razu straszył, że zamknie, że tam pójdziecie siedzieć, tu pokazuje mi bo tam na rogu budynku była policja, nie? Tak, to na rogu, przypomnijmy może dzisiejsze Muzeum Ratusz, to tam była właśnie siedziba policji. Naprzeciw kościoła salezjańskiego. Ale tam dalej, w środku, w podwórku było więzienie. A on pokazywał palcem tylko, że tam pójdziecie. Pójdziecie tam, po niemiecku. Na was tam jest miejsce. A to, kto mu wiedzie, że on po polsku mówi i męczyć się z nim było trzeba, ale rygorystycznie ogromnie. Każdy się go więcej bał jak z kryminalnej policji. Kryminalna to była kościoła. Pamięta pani moment, kiedy okupacja niemiecka się kończy, prawda? No jest rok 45. Niemcy opuszczają tę część Polski, zostają wygnani przez Armię Czerwoną. Pamięta pani ten moment, ten czas, kiedy do Oświęcimia wkracza Armia Czerwona? Ja sobie w ogóle nie przypominam tego. Nie utkwiło jakoś w pamięci, tak? Nie. Sama okupacja niemiecka utkwiła w pamięci bardziej. Bo to na sercu zostało. Tak, to zostaje oczywiście, że takie wspomnienia i takie wydarzenia zostają do końca. Czyli moment wejścia Rosjan do miasta jakoś niespecjalnie pani zapadł w pamięci. Nie. Nie pamiętam, ale myśmy się tak strasznie cieszyli w każdym razie, że taka radość była, że wyzwolenie będzie. Wyzwolenie i wyzwolenie i wyzwolenie, krzyczało jedno na przed drugą. Tam po ulicy, czy przyleciały, było kilka osób, co przyleciało na rynek z radości, że się już kończy, bo wyzwalają nas. A ten obóz pokazał swoje, więc każdy to był już tak przerażony i przerażliwiony tym obozem, że szkoda mówić na ten temat. Kto mieszkał w Oświęcimiu, to nałykał się tego dosyć. Poznał atmosferę tamtego czasu. Pani Józefo, tak właściwie doszliśmy do końca tego najmroczniejszego okresu, czyli do końca niemieckiej okupacji. Czy ma pani jeszcze siły, zdrowie, żeby ewentualnie odpowiedzieć na pytania, gdyby takowe się pytania z sali znalazły? Możemy
Możemy spytać, czy ktoś chciałby z panią się podzielić albo pytaniem, albo proszę, refleksją. W takim razie moje pytanie do państwa, jak czy... Jak dam radę odpowiedzieć? Ja, oczywiście, to zakładam, że pani da radę. Czy są jakieś pytania ze strony państwa do naszej jubilatki? Będzie możliwość uzyskania odpowiedzi? Nie. Nie ma. Wszystko. Jedno. Podamy mikrofon i bardzo proszę o powtórzenie pytania. Tylko moje pytanie, co pani zrobiła zaraz po zakończeniu wojny? Tak, zaraz po zakończeniu wojny, jak wyglądało pani życie? Kiedy? Po zakończeniu wojny, po wyjściu Niemców z Oświęcimia, po wypędzeniu Niemców z tej części Polski. Nie było łatwe. To było bardzo ciężko. Bo rodzice nie mieli własnego nic już, nie? Już było czyste pola, bez zabudowań żadnych, bez niczego, a tatuś miał zabudowań bardzo dużo. Były i warsztaty, i rzeźnia była, i stodoła nowa. Nową stodołę, bo spaliła się stara, bo była gorzej sytuowana, i że spaliła się całkiem. No i wybudował śliczną stodołę, ładną. Nowy warsztat wybudował, bo w ogóle wszystko było nowe. No ale wszystko stracone, mimo wszystko tak stracone i zrównane z ziemią, że nic nie skorzystał. Także ciężkie życie było, bardzo ciężkie. To trudno powiedzieć nawet, jak się ciężko żyło. Każdy narzekał tylko. Więcej. Czy jeszcze jakieś pytania do naszej jubilatki? Jeśli tak, to bardzo proszę podnieść rękę wyżej, bo ja tutaj nie widzę całej sali, ale koleżanka pomoże jakby co, prawda Joanna? Z góry dziękuję. Ja chciałam zapytać o naloty. Czy pani pamięta naloty na Oświęcim? Tak, pamiętam. Wiem, że jeden nalot to był ogromnie poważny, bo bomba nie jedna obok drugiej, tylko jedna spadła na cmentarz stary. Druga spadła gdzieś obok rynku. No to kilka osób poszło w tym czasie. A myśmy mieli dobrze, bo wolno było. Rozkazywali zakładom, bo to już zakłady pracowały. No to proszę sobie wyobrazić, że przyjeżdżały samochody i można było wsiadać i wyjeżdżać poza miasto, dokąd kto chciał, to nawet jechał. A nie kto chciał, ale raczej Osiek, Nowa Wieś, takie te wioski były i tam nas wywozili i tam żeśmy siedzieli. Ja swego czasu mówię tak do koleżanki, bo jeszcze jedna pracowała z nami. Przypomnę sobie za chwilę. W każdym razie mówi, wiesz co, może pojedziemy, nie jedźmy już dzisiaj, bo mnie już nie chce jechać tym samochodem, bo to trzeba stać, ciężarowy wóz, usiąść nie ma gdzie, ludzi ciorty mówi jasno, palą papierosy, bo są na powietrzu, mogą palić, a ja już nie mam ochoty jechać. No to nie jedźmy, no i to dobrze. Zostałyśmy. I prawie wychodzimy do bramy mojego mieszkania, gdzie mieszkałam. U siostry. Słyszymy, bomba spadła. Rany boskie święte. I to tak ogromno, że zadrżała ręka i zadrżały w ogóle drzwi nawet. Od tej bramy, gdzie był ten budynek. No i okazuje się, że bomba spada w niemieckie kino. U Salezjan. A to niemieckie kino to było w ziemi więcej. No i tak, że tuż koło ściany kościoła tam prawie zleciała ta bomba. I roztrzepało cały ten teren, co kino było. A kino było piękne, bardzo ładne, nowe. Byłam tam w tym kinie. Pooglądałyśmy z tą Zośką. No i
niekiedy, jak mieli humor ci Niemcy, ci co wpuszczali do kina, to puścili tam dwie, trzy osoby. Łagodnie, przyjemnie można było oglądnąć. Ale jak przed rozkaz, że nie wolno, dzisiaj nie ma nikogo z Polaków, nie wolno im. A filmy były bardzo ładne. Nie? No to nie. No to się szło z powrotem i dobrze. Nie było żadnego gadania, bo to nie było, można się było odzywać cokolwiek. Łagodnym trzeba było być, czy się chce, czy się nie chce, nie? Jeszcze jakieś pytania? Jest tutaj, bardzo proszę. Ja chciałem zapytać, czy spotkaliście, czy chodziliście do kościoła i czy Niemcy też chodzili do kościoła, jak wyglądały te msze, ceremonie, czy razem z Niemcami siedzieliście w kościele, czy nie chodzili? Nie chodzili w ogóle Niemcy do kościoła. Im nie było wolno chodzić do kościoła. Żaden z Niemców nie chodził do kościoła. A myśmy chodzili. A szczególnie do tego, Jagielloński. Do Salezjan? Salezjan. To był duży kościół, do tego naszego starego kościoła, co parafialnego, to ci bardzo chodzić, bo tam stale spacerowali Niemcy, przychodzili tam. Czek, byle głupstwo mógł coś powiedzieć, no to już potem wpadł. Jagielloński to była sala duża kościoła, to już można było sobie usiąść. Zresztą nie mogę powiedzieć, bo tam przeważnie tam żeśmy przechodzili do kościoła. Nie. Jeszcze jakieś pytanie z sali? Jest tam na końcu. Ja chciałabym zapytać, czy pani pamięta nalot aliantów, którzy bombardowali, mieli zbombardować skład amunicji u nas w Oświęcimiu na rynku i tam z tyłu za to paliwo, które było zgromadzone, no tuż pod cmentarzem. Czy pani pamięta to wydarzenie? I jeszcze inne, może bardziej bolesne, czy pani była świadkiem, świadkiem, czy pani widziała kolumny więźniów prowadzonych do różnych robót, między innymi do Monowic, bądź do tutaj do w tą stronę Oświęcimia, ponieważ był jeden most, to oni prawdopodobnie noszły przez Stare Miasto. O to chciałabym zapytać. Proszę panią, Niemców to ja widziałam codziennie. Oni szli o 7 rano do pracy i czwórkami. I maszerowali dosyć żywo. Poszli do zakładu. 6 czy 7 godzin. I potem szli. Oczywiście wymęczeni, zbryzgani. To się nimi liczył. Zawsze by zbici. Ja w każdym razie poszłam tylko jeden raz porządnie zobaczyć, jak oni wyglądają, co się dzieje tam z nimi, jak oni wracają z powrotem. Bo tam jak szli, to żywotni jeszcze są żywi, byli wypoczęci trochę, nie? A nie dało się patrzeć. Ciągnął jeden drugiego, a sam nie miał siły, a tego drugiego chciał pomóc, żeby wydostać go, żeby szedł. A nie dał rady, bo nogi miał poturbowane, zbite czy co. Ja to nie mogłam tak blisko się popatrzeć, bo by mnie straszył mnie zawsze tym pistoletem. No więc przykra historia. A na końcu samym tego całego szeregu to jechała furmanka. Z szybę, że jedzie furmanka, o, to już mówię, pewnie kilka osób tam leży w tym wozie, bo to wóz normalny, z dechami, z
deski, bokiem deski. I to dosyć wysokie, żeby ludzie nie widzieli. No i z tego wozu kap. To się kapie. Krew leci. Bierzany boski święty, oni tam muszą być ranni i oni krew się leje. No tak zbici byli, że nie ma sprawy. Ja ich nie mogłam widzieć tego marszu. Jak szli do pracy, to nie można powiedzieć, dosyć z taką żywotnością, bo już przebierali tych słabych oddzielnie, a tych silniejszych do silniejszej pracy. Ale to była masa ludzi. To codziennie tyle kilometrów musieli chodzić na nogach. Te klapki, klap, to jak już zaczęli klapać, tośmy wiedzieli, już idą. Drugie pytanie było o nalot, który uszkodził, czy bomby, w czasie którego bomby spadły na... Drugie pytanie ze strony pani. Znaczy to bombardowanie? Tak, ale to szczególne, kiedy bomby spadły na cmentarz parafialny. No to właśnie pamiętam, to pamiętam i wiem, kiedy, bo mówiliśmy, że jedziesz, Zośka, nie jadę. A jedź, Zosia, z nami, popatrz, będziemy siedzieć tutaj, będą bombardować, będziemy patrzeć na to. Zośka jakoś nie miała ochoty. Także się było bombardowanie i siostra mojego szwagra została trafiona. Zginęła, tak? Zginęła. To ona jedna i potem jej koleżanka też, ale ja tą koleżankę nie znam, nie znałam, bo przecież nie miałam kontaktu z nimi, ale tą siostrę znałam bardzo dobrze, no i została, młoda była kobieta jeszcze, zabita. Czy jeszcze jakieś pytania? Może młodzież? Się zaktywizuje. No. Wyjątkowa okazja, kochani, żebyście mogli zapytać świadka tych wydarzeń, kogoś, kto to przeżył. Czy ktoś się odważy? No, opowieść długa i też pełna, taka barwna według mnie, znaczy oddająca przede wszystkim nastrój tamtych czasów, więc być może to z tego powodu nie ma pytań ze strony młodzieży, a zatem dziękujemy. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę, za wywiad, za możliwość właśnie uzyskania nastroju, tego co najważniejsze. Ej, co ja w nim potrzebuję. Dziękujemy bardzo serdecznie. Coś do picia może? Nie. Pomału przemieścimy się tu. Szanowni Państwo, my teraz mamy taką niespodziankę przygotowaną tutaj ze strony młodzieży, choć odprowadzę Cię, ze strony młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej w Oświęcimiu. Zaraz Państwu powiem, kto tą niespodziankę tutaj będzie nam grał. Przed Państwem wystąpi Pan Miłosz Sadkowski, który zagra pierwszą część koncertu skrzypcowego F-moll Zima Antonio Vivaldiego w transkrypcji na akordeon. Po nim wystąpi Pani Anna Szczygieł z etiudą opus 31 nr 1 Fernando Sor dla naszej solenizantki specjalnie.
Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo serdecznie. Ja sobie pozwolę teraz zaprosić panią dyrektor. Naszą jubilatkę tu przygotujemy za chwilę, stołeczek i wszystkich pracowników Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej chcieli życzenia. Będzie ten czas, wszyscy Państwo, którzy będziecie mieli ochotę złożyć życzenia jubilatce, to zapraszamy po naszych życzeniach. Korzystamy tu z prawa po prostu gospodarza i jesteśmy pierwsi w tej kolejce, mam nadzieję, do Państwa życzeń dla naszej szanownej jubilatki. Ja bardzo proszę, bo chyba zespół mam liczniejszy, tak mi się wydawało przynajmniej. Więc bardzo proszę, oczywiście też nie wszyscy są obecni, niektórzy chorzy, niektórzy gdzieś tam w innych obowiązkach, ale bardzo proszę, jest to okazja, ponieważ wspólnie świętujemy, taka była idea, ja chyba teraz pan Darek, nie wiem, czy dołączy do nas, czy jednak technicznie nie będzie to możliwe. Chyba już, tak? Nikogo, przepraszam, jak kogoś, ale mam nadzieję, że na tą chwilę jesteśmy wszyscy. No cóż, szanowni Państwo, przede wszystkim droga pani Józefo, z serca nas wszystkich, całego naszego zespołu, chciałabym złożyć życzenia. Przygotowaliśmy tutaj nasz zespół taką króciutką laurkę, jak to kiedyś mówiono w szkole. Tak, pani sobie proszę siedzieć, pani Józefo. Ja postaram się przekazać tą treść dla pani. Na początek cytat z utworu Zbigniewa Wodeckiego. Myślę, tak długo zastanawiał się tutaj nasz zespół, żeby wybrać jak najbardziej właściwe i odczytam, nie jestem osobą z zdolnościami aktorskimi, więc proszę mi to wybaczyć, ale postaram się zrobić to najlepiej, jak będę umiała. Płyniemy rzeką naszych lat, płyniemy z wiatrem pełnych dat i tylko zmienia się migoczący brzeg. Na rzece życia wyspy są, wystarczy, że odwrócisz wzrok, wystarczy, że popatrzysz w dal i pamięć już rysuje kształt na rzece życia. Droga pani Józefo, dziś spotykamy się z panią w naszym muzeum, żeby uczcić stulecie urodzin. Jest to okazja, by przywrócić wspomnienia, opowiedzieć niełatwą historię, ale też sposobność, żeby złożyć życzenia. Stulecie to niecodzienna rocznica, wyjątkowa. Cieszymy się niezmiernie, że zechciała pani ten czas spędzić z nami, z pracownikami muzeum, ale również ze wszystkimi zaproszonymi gośćmi. Chcielibyśmy pani podziękować za otwartość i zaufanie, jakim nas pani obdarzyła, dzieląc się swoimi przeżyciami z czasów okupacji niemieckiej, ponieważ to nie tylko dzisiaj pani się z nami dzieli swoimi wspomnieniami, ale również te wspomnienia stały się istotną częścią narracji wystawy stałej Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Życzymy pani dużo zdrowia, kolejnych lat w dobrej kondycji, a przede wszystkim pogody ducha i wielu dobrych ludzi wokół siebie. Wszystkiego dobrego pani Józefo ode mnie i całego zespołu i teraz pozwolę sobie przekazać kwiaty od nas wszystkich. Niespodzianka. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze z Państwa złożyć życzenia jubilatce, zapraszamy do składania życzeń, a myślę, że do wspólnego zdjęcia również poprosimy Państwa za chwileczkę.
Szanowna Pani Józefo, wspaniała solenizantko, myślę, że jako goście dzisiejszego spotkania czujemy się bardzo wyróżnieni, że możemy na tak cudownych urodzinach być. Pięknie dziękujemy za te emocje, za obrazowe opowiadanie o czasach niełatwych, ale dla nas budzących wielką ciekawość po to, żeby być lepszymi. Mówi się, że wiek to tylko liczba i w Pani przypadku tak jest. Dlatego, że patrząc na piękne zdjęcie, które widzieliśmy na początku uroczystości, widzimy ten sam blask młodości, radości, miłości i ten uśmiech cudowny, który Pani towarzyszy i którym Pani zaraża. Dziękujemy za to wielkie serce, za otwartość, za to, że Pani z nami jest. Życzymy, ja w imieniu Pana Starosty, Zarządu, Radnych Powiatu Oświęcimskiego, życzę Pani kolejnych pięknych jubileuszu, abyśmy mogli w nich uczestniczyć, radować się z Panią. Życzymy miłości, dobra, prawdy i piękna, bo dzięki Pani tego doświadczamy. Wszystkiego, co najlepsze. Cóż, ja w imieniu całego zespołu Międzynarodowego Centrum Edukacji Auschwitz i Holokauście i Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu chciałem Pani bardzo serdecznie podziękować za to wszystko, co Pani robiła dla tych, których Wy także określaliście jako mianem tych biedaków, którzy są tam za drutami. I ta jedna, ale jak sądzę, w tej chwili myślami otoczona jest Pani przez wszystkich tych, którzy pomagali więźniom obozu. Tysięcy młodych, dużo osób z Oświęcimia i z okolic, którzy tutaj pomagali więźniom obozu, wszystkim ofiarom i pomimo strachu mężnie starali się donieść lekarstwa, jak Pani opowiadała, żywność i wszystko, co było. Chciałem się Pani bardzo nisko pokłonić i bardzo serdecznie podziękować i cieszyć się tym, że my dzięki Wam trochę tej siły otrzymujemy. No i tak krótko mówiąc, 120 teraz możemy życzyć i to jest chyba takie bardzo ważne. Tak patrząc na Panią, to naprawdę podziwiamy i cieszymy się. Dziękuję bardzo. W imieniu Szkoły PZ6 Brzeszcze życzymy wszystkiego najlepszego i zdrowia. W imieniu tak naprawdę młodzieży z Liceum Marii Dąbrowskiej w Kętach chcielibyśmy najpierw z całego serca bardzo serdecznie podziękować za to, że dała nam Pani podzielić się swoją historią i mogliśmy poznać tak naprawdę opowieść o Oświęcimiu w zupełnie inny sposób niż zazwyczaj nie z podręczników, bo taka historia przekazywana na żywo mam wrażenie, że jest dużo cenniejsza. Dlatego dziękujemy bardzo, to ogromna wartość w dzisiejszych czasach, zwłaszcza kiedy wszystkim tak naprawdę zależy na tym, żeby być świadomym tego, co się dzieje i co się kiedyś wydarzyło. A Pani, tak jak Pan przede mną już powiedział, 120 albo jeszcze i 200 lat tak naprawdę. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy pięknie. My chcieliśmy przede wszystkim bardzo Pani podziękować w imieniu naszej klasy, ale też całej naszej szkoły, czyli Liceum im. Księdza Stanisława Konarskiego. To jest po prostu niepowtarzalna okazja, żeby poznać kogoś takiego jak Pani. Bardzo dziękujemy za to, że po prostu Pani jest, że przekazuje Pani swoje doświadczenia, swoją historię. No i chcieliśmy też złożyć Pani najserdeczniejsze życzenia. No i skoro te przysłowiowe 100 lat się spełniło, no to życzymy Pani kolejnych tylu, no i jeszcze więcej. Dziękujemy bardzo. Kochana Pani Józefo, moje życzenia mają charakter prywatny, nie instytucjonalny.
to wróciły wspomnienia, bo byliśmy sąsiadami i wielokrotnie bywałem w pani domu i miałem możliwość rozmowy z panem Marianem, z panią, skolegowaliśmy się z Adamem, Andrzejem, a zwłaszcza Adamem. I do życzeń ja dołączam przez siebie wykonany eliksir długowieczności. Tam jest też dawkowanie zapowiedziane 10 ml na dzień. Tatka poproszę, żeby to odpowiednio dozował. Tam jest też z trzema wykrzyknikami, że nie wolno przedawkować. I liczę, że na następnej okrągłej uroczystości dostarczę następną porcję. To jest z czeremchy przeze mnie wykonane. Dużo, dużo zdrowia dla pani. Nie wiem, czy słyszę. O, teraz słyszę. Czy jeszcze ktoś z państwa ma ochotę złożyć życzenia jubilatce? Jeśli nie, zapraszamy na słodki poczęstunek na zewnątrz wszystkich państwa, dziękując za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy na kolejne spotkania. Końcem marca planujemy u nas w muzeum kolejne spotkanie ze świadkiem historii, na które już gorąco zapraszam. A jeszcze wcześniej, bo 7 marca zapraszam również na konferencję związaną z rolą edukacji w muzeum, więc może państwo również skorzystają z naszych propozycji. Zachęcam gorąco i zapraszam na poczęstunek, ale również do zwiedzania wystawy stałej, na której babcia, bo ja jestem wnuczką, pozwolę sobie na koniec powiedzieć, występuje na naszej wystawie stałej w muzeum. Dziękujemy jeszcze bardzo serdecznie. 120 i więcej. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Zapraszamy na poczęstunek.